Siemacie, z tej strony Krywojak. Witam w drugim vlogu z najwyższej Słownicy. W tym vlogu pokażę wam, jak to wszystko się tutaj porozwijało. Podam wam troszeczkę bardziej poprawniejsze informacje, ponieważ w tamtym vlogu okazało się, że te informacje, które wam podałem, nie są zbytnio prawdziwe. Więc żeby nie przedłużać, zapraszam. A więc tutaj mamy tą Słownicę, proszę zobaczyć. O, tutaj już troszeczkę tych turbin jest poustawianych, bo te turbiny to są po prostu elektrownie wiatrowe na wodzie. W tamtym odcinku mówiłem, że nie wiem, co to jest, ale teraz użyłem, proszę bardzo. Tu mamy te tablice, które się chwieją tutaj, bo jest wiatr, więc tak takie tutaj dzwonienie słychać, bo te będzie tutaj panoszy się wiatr wśród tych kontenerów. Także proszę zobaczyć. Tutaj jako jedę samochód, którego nie będę nagrywał. Proszę zobaczyć, o. Jeszcze tutaj mamy most Brylowski, bo to jest ogólnie ulica Brylowska, a most się nazywa most Brylowski, o. Także widzimy się za chwilę. Bardzo ważne informacje, które chciałbym wam podać. Mianowicie w poprzednim vlogu, tym z Polsównicy, tym pierwszym vlogu, mówiłem wam, że ten most powstał w miejscu przeprawy pomowej. To był błąd. Przeprawa pomowa cały czas tutaj gdzieś jest. Mam nawet vloga z niej zrobionego, także piszcie mi, czy chcecie, żebym wam go pokazał. Ona się znajduje gdzieś tam. Tak jest, z tymi takimi czarnymi tymi, tam jest przeprawa. Nie wiem, czy to będzie widać, bo tą przednią kamerą to nagrywam. Także przepraszam za to, że wam takie błędne informacje podałem. No i polecam tutaj zajrzeć, bo jest naprawdę fajnie. Więc cóż, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, wchodźcie na kanał Krywojak i na Instagrama. Wszystkie linki w opisie. Naprawdę piszcie mi, co chcecie, bo naprawdę mówię wam, że żebyście mi pisali, a wy mi nie piszecie. Dlatego proszę was, żebyście pisali, co chcecie, bo ja nie wiem po prostu, czy wy chcecie, czy wy nie chcecie. Włączmy się razem do dyskusji, twórzmy bardzo zganą społeczność. Więc tak, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do ulubionych. Mówię, przepraszam was za te mylne informacje. Cześć.